Pan obecny rektor Technicznego Uniwersytetu Würzburga wręczył naszemu panu rektorowi, panu profesorowi Wojciechowi Szczyrzewskiemu, kopię umowy, która pierwsza została tutaj zawarta pomiędzy tymi dwoma uczelniami, dzięki której ta współpraca mogła rozwijać się i dzisiaj jest ta dobra sposobność, że możemy dalej mówić o tym, w jaki sposób możemy wzmacniać te nasze kontakty, prowadzić do wymiany studentów, gdzie stało się to dużo bardziej łatwe niż to było ówcześnie, gdzie ta umowa została podpisana. Mówimy o okresie ponad 30 lat temu. To jakie sposoby na wzmacnianie tej kooperacji? Przede wszystkim chcielibyśmy zachęcać naszych studentów, że Bawaria jest to miejsce, gdzie można studiować w ciągu jednego semestru. Program Erasmus wspiera takie inicjatywy. Z drugiej strony możemy wspierać studentów przy wyjazdach studyjnych, a zatem żeby mieli możliwość wzięcia udziału w pewnych przedmiotach, które są prowadzone zarówno na Technicznym Uniwersytecie w Würzburgu, jak i u nas na Uniwersytecie Zielonogórskim. I wówczas będzie to realna współpraca pomiędzy studentami z tamtej uczelni i z nami jako Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mamy bardzo długą współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim, bardzo owocną, co najważniejsze. Dlatego naszym życzeniem było przedłużenie wspólnych działań. Jak się okazuje, mamy wiele podobnych pomysłów, takich jak programy uczelniane, wiele podobnych badań, nad którymi pracujemy. Okazuje się, że w wielu kwestiach obieramy podobne kierunki, więc w tej współpracy jest mnóstwo potencjału. I właśnie dlatego tu jesteśmy, żeby właściwie ulokować ten potencjał w dalszej współpracy. Współpracujemy od ponad 30 lat. Pierwszy raz w Würzburgu byłem w 90 roku, czyli to było 34 lata temu, jako student jeszcze. Ta współpraca została zainicjowana przez wtedy profesora Wróbla i prezydenta Fechnera. Generalnie ten projekt na początku obejmował takie organizacje konferencji kooperacyjnych między przedsiębiorstwami. Potem bardziej to się przekierowało na współpracę ze studentami, gdzie realizowaliśmy takie co roku praktyczne projekty, w których wzięło udział w międzyczasie, w ciągu tych 30 lat, kilkuset studentów z Würzburga i z naszego uniwersytetu, czy wcześniej Wyższej Szkoły Inżynierskiej albo Politechniki. One miały taki charakter praktyczny, także brały w nich udział również przedsiębiorstwa i na przykład studenci podzieleni na grupy robili na przykład analizę rynku dla konkretnych przedsiębiorstw z Polski albo z Niemiec.